Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony VIP, witam was w grze Overwatch. I od razu zapowiadam, iż w najbliższym czasie pojawi się kilka odcinków z paroma osobami, m.in. Queluxem, Matem i Noami. W aktualnym momencie otworzymy sobie łupy. Są tu łupy, za chwilę pokażę też jakie postacie mam i powiem jakimi lubię grać. O! Skórka do żołnierza. Żołnierz jest dosyć spoko postacią. I tu nic więcej. Otwieramy kolejną. O, coś ładnego tutaj chyba się świeciło się. Hajsy tylko. O, tu mam duplikat skórki. 150 waluty. Dla nowy, fajnie. Zaczyna się bitwa. I kwestia dla Genji'ego. Spoko. O, jeszcze jedna skrzyneczka. Graffiti to jest fajne. Dla Macriego. Nie, dobra. Ogólnie, postaciami jakimi najczęściej grywam jest Macri. Trupią wdową, ogólnie większością postaci chcę sobie potestować właśnie. Ale teraz, w tym momencie, będziecie mieli pokazaną moją najlepszą akcję panem Macri. Więc kabum. Ja tu muszę nagrać. A, dobra, jestem tu. Dobra, setka. Wybiło południe, bum. Więc oto widzieliście moją najlepszą akcję panem Macri. Rewolwerowiec, którym właśnie sobie rozegram jeden mecz. I może jeszcze uda mi się kilkoma innymi postaciami też jeszcze rozegrać mecze solo. Nie wiem, z ekipą mam 10 odcinków, więc klikamy sobie graj, szybką grę. Aktualnie grywam na wersji darmowej, ale w jakimś tam czasie planuję sobie kupić tą grę. Jak zawsze szukało mi w ciągu jednej sekundy, tak teraz będzie pół godziny czekania. O, o widzicie jak mnie gra lubi już. Witaj w Hollywood. Przygotuj się do ataku. Tak jak mówiłem, panem Macri sobie dzisiaj zagramy. Brak wsparcia? Spokojnie, ktoś tu na pewno weźmie wsparcie. Więc tak, mamy łucznika w teamie, wieprze jako tanka, dwóch Macri. Interesujący, nie powiem, nie przeczę. Nie przeczę dwóch Macriów. Mierzy się sama. Jedziemy stąd. Jego umiejętności to są lewy przycisk myszy, zwykłe normalne strzały. Prawa umiejętność, czyli prawy przycisk myszy. Full auto po prostu z rewolweru. Tyle kulek, ile mamy. Tyle leci. Walimy na przykład 3 na daleko. To 3 lecą na full auto, czyli widzicie, tak to strzelam ciągle w jeden punkt, a tak to, no, byle gdzie to leci. Jedyną umiejętnością jest E. Taki stunujący, można powiedzieć, granat. Powiem szczerze, ciekawe to jest. Stunuje po prostu, jesteśmy na takiej odległości jak ja do niego i on dostaje stunę na chwilę. A shift, reloaduje nam magazynek. Na takiej zasadzie to aktualnie działa. Rozpoczyna się atak. Zdobądź cel A. A tam już wieprzyk jest. Reloadzik. Uwaga! Doktor zabronił mi umierać. No zaraz będziemy mieli ulta. To jest coś pięknego. Ale niestety ona nie dosyć, że nas zamrozi, to bo tam jeszcze pierdalnie nam taki damage, że
ci tylko obsrać idzie. No dobra. Ale tak jak mówiłem, mam ochotę pokazać wam gameplay, solo gameplay, bo w późniejsze odcinki będę już z drużyną, gdzie też trochę MacCream będę pogrywał. Innymi postaciami chyba rzadko pogrywałem. Na tym polega MacCream. Bohaterowie żyją wiecznie. Przejmujemy. Stać! Ani kroku dalej! Ona ma taką kulkę, co ją... Stać! Jakby to nazwać. Stać! Ani kroku dalej! Kulkę... Widzicie. Nie wiem, czy ktokolwiek z moich widzów grał kiedykolwiek w WoWa, ale w WoWie to był Ice Block na magu. Para, odbiór. Jedziemy z tą apokalipsą. Czekaj no. Jestem pod wrażeniem. Wykryłam Snipera. Teraz wyrusza się. Ładnie. Cel jest mój i tylko mój. No, ała, co za menda jedna wszawa. No, ja też w końcu stałem w miejscu, więc... Dobra, zaraz będę... Zaraz będzie północ. Północ to się nazywa, można powiedzieć, jego ult. Ja tak jego ulta nazywam. Zdobywam cel. Przyłączcie się. Przejmuję cel. Stać! Ani kroku dalej! Nie południe, nie północ. Możecie do mnie dołączyć. Jego ulti polega na tym, że obserwuje, znaczy celujemy, jakby to nazwać. Obserwujemy przeciwnika głowę, przycelowujemy mu właśnie w głowę i strzelamy. Jak jest taki czerwony, tak jak żeście widzieli na filmiku wcześniej. Fiut. Tak jak żeście widzieli na filmiku wcześniej. Wybiło południe. Pierdolnął se południem. Dlatego zabił mnie, bo nie przycelował lepiej. Dobra. Mamy cisnąć, eskortować to. Bohaterowie żyją wiecznie. Niech ci się nie ale. Stać! Ani kroku dalej! Ktoś chce mi rzucić wyzwanie? Ała! Puść! Wybiło południe. Gazda z tym alejcie. Było południe? Jeszcze nie. A, dostałem centralnie stunem na pysk. No niestety. Musimy przepchnąć ładunek z naszego punktu kontrolnego. Tam mamy u góry, jakby to wam pokazać. Nie mam tutaj myszki. Ale są takie białe punkciki. I to są nasze punkty kontrolne wtedy i przy tym, no, dostajemy trochę czasu. Co to za... Aha! Myślałem, że to była wieżyczka, to był ten... Bastion. Też ciekawa postać. Mam niedokończone sprawy. Staje, mimo że ma kiepską mobilność, to powiem szczerze, jest masakrą. Oh,
dwóch rewolwerowców. Shit. Czy coś? Wracam do gry. Zamieszczam ładunek. Coś piekielnego, tyle powiem. Wiecie co? Podejdę sobie od tej strony. Wbiję się na górę. Uratuj się. Dobra, ja chcę na górę. Tam jest ładnie, ładnie celu. Salwa gotowa. Wybiło południe. No. Zostało 60. A wiedział, że tam będę. Wybiło południe. No wiedział, jeszcze mnie widział. Dobra, my to przegramy właśnie w tym momencie. Ale pojawią się materiały z gry właśnie. Może jeszcze coś w solo mi się uda. No nic, za menda jedna. Ustawił się menda w takim punkcie, że... Biło południe. Biło południe. Teraz nasze to są południa, czy to są ich południa? Wybiło południe. To nie jest moja przyczyna. Opuścić teren. Dobra. Chociaż sobie jeszcze jakieś szanse. Nadchodzę, a ze mną nadchodzi piekło. Spokojnie. Uda się to dopnąć 4 metry. I mamy 2 minuty czasu. Czekaj. Ani kroku dalej. A zabiłem. Piknie. Mua, delicious. Wydawało mi się, że już zużyła wszystkie rakiety. Ale jeszcze jedną miała. W życiu zawsze coś się musi. Mendoza jedna. Mam przed sobą cały dzień na polu golfowym. Tu ktoś jest. Lecą. Nie ma. Gin. Mówcie mi, McCree. Cześć. Zabezpieczyłem ładunek. Ruszamy. Zbliża się do celu. Spokojnie. Zostało 60 sekund. Wybiło południe. Taki fiut, a nie południe. Uwaga! Uwaga!
Dobra, ja chciałem jeszcze raz ulta chociaż użyć. Wybiło południe. Sprawiedliwość! Fuck, mogę szalot, bym ją zabił. Bo była taka piękna kontra na nią. Ta była tak znerfiona. Bo jakbym ją strzelił, już miałem na nią czerwone. Więc patrząc na to, ja bym ją wtedy zabił. Fiut. Dawać tam, wbijać. 4-3. 3 metry. No. Go. Fuck. Widzicie, wszystko dlatego, że nikt nie podszedł do pojazdu. Jakby podeszli do pojazdu, to gdy jest dogrywka, trzeba podchodzić do punktu. Jeżeli właśnie, jeżeli ktokolwiek by podszedł na pół sekundy do tego punktu, no to już by był GG. Co on tutaj ugrał ciekawego? Dobra, jednak to było ciekawe. Odniesionych obrażeń. No szczerze, on nie był aż taki zły. Proste. Może przy okazji level up jakiś? Nie? Ale ładne złote medale przynajmniej. Trochę żem się nim nagrał, więc no średnia to jest 12 kili. Przy celu, czyli ile zabiłem przy wozie. Obrażenia też piękne, 6000. Nie, ja nie chciałem już kolejnego meczu. Opuść mecz. Bo od razu potem zaczyna nam kolejny mecz z tą samą drużyną. Przygotuj się. A ja powiedziałem, że ja nie chcę już grać kolejnego. Więc dzięki za oglądanie. Szkoda, że nie mam żadnej skórki do niego. Nie wiem, jakiegoś myśliciela. Nie. I na przykład takiego. Chociaż te najlepsze nie są aż takie zbyt ciekawe. Biały kapelusznik jest ładny. O, albo rancher. Już taki biały nie jest zły. Szczerze. Odblokuję sobie któregoś. Chyba to będzie rancher. Taki niebieskawy, szary. To jest biały. Już biały, biały jest ładny. Już białego dużo osób ma. Ale zresztą. Biały jest ładniejszy. I używaj. Oto nasz Mac Kry. Więc dzięki, że oglądaliście mój solo meczyk i moje kijowe akcje panem Mac Kry. I dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i czekajcie na kolejne odcinki, które będą u mnie na kanale już za niedługo. Więc pa, pa.